Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Railway Empire. I co my tutaj mamy? Mamy premię za połączenie ostrowa. 113 tysięcy wygasa 22 stycznia 1846 roku. Także trzeba się troszeczkę z tym pospieszyć, więc na początek dzisiejszego odcinka właśnie sobie to podłączę. Jakoś tak myślę, że od tej strony by to trzeba zrobić. Tylko może ja sobie to troszeczkę przybliżę. I postawię to jakoś, powiedzmy, ładnie przy tej drodze. Okej, okay. i teraz trzeba by troszeczkę tutaj sobie ominąć tą farmę ze świnkami, ponieważ ten tor pasażerski to jest ten tutaj na dole, tak? On tam idzie przez te wszystkie miasta, podłącza się tutaj. Tutaj, tak, i teraz trzeba by się właśnie podłączyć w tym miejscu, yy, ominąć sobie jakoś to, tak, bo przez środek raczej nie przejedziemy, chociaż może, chociaż może, chwilka, czy tędy by się udało jakoś, w ogóle ja mam troszkę mało pieniędzy, ale to możliwe, że przez to, że tutaj się jakiś most chciał zrobić, więc to znaczy wiadukt, nie, 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 zrobimy to inaczej. Na razie spróbuję to poprowadzić jakoś tędy. Tutaj przez środek, no teoretycznie da się. Tak, teoretycznie da się. Poprowadzimy sobie to tędy. Tylko, że to strasznie dużo pieniędzy będzie kosztowało. A za ten ostrów będę mieć premię. Hmm, no. To znaczy, opłaca się to wydać, tak, opłaca się to wydać, tylko fajnie byłoby mieć jak to wydać, więc chyba musimy sobie chwileczkę poczekać, bo to kosztowało jakieś 73 tysiące. No właśnie, więc mam nadzieję, że przed tym 46 uda się uzbierać te 73 tysiące. Nie wiem, czy tu jakieś pożyczki można brać, czy coś w tym stylu, ale to w tym czasie, ok, niech te pieniądze tam się jakoś zarabiają. A mamy jeszcze tutaj punkty innowacji i badania, więc te wszystkie rzeczy myślę, że Dziękuję sobie można odblokować. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Co my tutaj jeszcze mamy? Szyb centralny. No okej, okay, po prostu będę to odblokowywał. Pracownicy z zagranicy, oczywiście. Zgarniacz. Pociągi nie muszą się już zatrzymywać, gdy na torach leżą małe przedmioty. Bardzo dobrze. I mamy tutaj jakiś kolejny pociąg. Chociaż nie wiem, czy on jakiś taki super szybki. 50. A te ile jeździły? Właśnie, bo te jeździły 30 coś, także bardzo dobrze. A ten jeździ ile? 43. Ale ma większą siłę pociągową. Myślę, że się przyda. Myślę, że jak najbardziej to się przyda. Ale to też sobie wszystko odblokuje, no bo, żeby tam dalej iść, też będę potrzebował mieć to odblokowane. Kryty wagon towarowy, oczywiście. No i już nie mamy więcej tych punktów innowacji, więc na razie się na tym zatrzymam. Mamy 65 tysięcy, super, więc już praktycznie, praktycznie i będzie można wybudować ten tor, więc chwileczkę jeszcze poczekajmy i, i go buduję. No okej, okay, chwileczkę sobie poczekałem, mamy już dosyć dużo pieniędzy, nic tutaj na razie nie będę kupował, ponieważ chcę sobie wybudować te tory. Mogą one tak być? Myślę, że na razie jak najbardziej, można sobie to wybudować, super. No i mamy premię, tak, od razu mamy 123 tysiące, więc budując to tak naprawdę mam więcej pieniędzy. No i mamy też połączony ostrów, więc bardzo dobrze, kolejne miasto, tylko jeszcze trzeba by rozszerzyć tą linię, tak, to będzie linia... Czy to będzie ta linia? Nie, to nie jest ta linia. Nie ta nie przygotuj Poznańlesno. Tak, ta linia się nazywa Poznajlesno, mimo że ona jeździ tutaj troszeczkę dalej. I teraz za Opolem, za Opolem trzeba by jeszcze dodać to, a potem z powrotem Opole. Ok, niech on sobie w ten sposób jeździ. Tylko jeszcze jedna dosyć ważna rzecz, to ten tor do omijania. Tutaj trzeba by gdzieś zrobić, powiedzmy, że w tych okolicach. Zrobimy sobie to jakoś tak. Tutaj kawałeczek dalej, i w ten sposób, żeby tutaj te dwa pasy były. Co się na pewno przyda. Wieża zaopatrzeniowa, oczywiście. A do tego jeszcze sygnalizatory. Czyli tutaj na końcu to się tak robiło. Ok, no i ten tor puszczamy sobie w drugą stronę, też ze stopem. No i powinno to jakoś działać. Dodatkowo. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj taki pociąg, tak? A coś z tych, co teraz odblokowałem, no właśnie, mamy ten drewent. A gdyby przejść na przykład sobie gdzieś tutaj dalej i kupić takiego Odina, ile on kosztuje? 11 tysięcy? Taniutko. Dobra, biorę. Biorę go. Zamieniamy tak zwrot 8000, więc jeszcze się nam zwróci. Ile ja tam wydałem? Malutko, malutko wydałem, a dzięki temu będziemy mieć szybszy pociąg. Także bardzo, bardzo dobrze. I jeszcze jedna rzecz, to bym sobie zobaczył w tym Ostrowie. Czego Wy tutaj tak naprawdę potrzebujecie? Świnek potrzebujecie. Ok. No i tak naprawdę nic poza tymi świnkami. Więc trzeba by tu chyba jakiś dojazd zrobić ze świnkami do Was. Czy tam dalej gdzieś będzie można jeszcze jechać? Coś tu jeszcze jest, bo się tak zastanawiam. Czy przedłużać te tory tutaj ze świnkami? No chyba by trzeba, znaczy tory ze świnkami. Ten tor towarowy, dokąd on idzie? On idzie do Opola, piekarnia. Przedsiębiorstwo na sprzedaż, ale to mnie nie stać: 200, coś tysięcy. Nie, nie, nie. Chwileczkę. Tutaj mamy ten tors, tędy, tędy, tędy. On sobie tutaj zakręca. Jedzie do Opola. Aha, i on dalej nie idzie, więc trzeba by chyba zrobić jeszcze jeden tor, tak? Wydaje mi się, że jeszcze jeden tor stąd, po prostu równoległy do tego. Aha, tylko że wtedy omijamy te świnki. A gdzie te świnki? One są tylko do Opola podłączone. Okej, okay, chyba jeszcze inaczej, chyba jeszcze inaczej. Tu by trzeba zrobić taką linię tylko z nimi. Chwileczkę, dajcie mi się zastanowić, zaraz po cięciu wrócimy. Okej, okay, tak tutaj się troszeczkę pozastanawiałem, i w ogóle zastanawiając się, zauważyłem, że tutaj jest to źle podłączone, tak? Ja ten tor powinienem podłączyć troszeczkę inaczej, bo teraz się podłączyłem do tego górnego, czyli do tego, który tam jedzie nam na tą farmę, a ja bym jednak. Wolał, żeby to wszystko jechało sobie tędy. Więc tutaj, no niestety, chwilka nie, nie chcę teraz nic tutaj budować. Tylko no niestety będzie trzeba kawałeczek sobie tych torów tutaj wyburzyć w ten sposób. Dalej, podłączyć to tutaj z tym. ok, i teraz dopiero ta linia będzie wyglądała dobrze. Dajcie mi ją tutaj mm, zobaczyć. Tak, tak, tak tutaj. Tędy, tędy, tędy. I tak, dobra, teraz to w końcu dobrze idzie. No i teraz jeszcze jedna rzecz, którą trzeba by inaczej zrobić. To jest ta tutaj stacja. Ją niestety, ale będzie trzeba wyburzyć. Zbóż stację kolejową. Dokładnie. Otrzymam zwrot kosztów 40 tysięcy. Super. Te tory też są niestety do wyburzenia. To jest do wyburzenia. Wieża też jest do wyburzenia. I ten kawałek torów. Jak najbardziej. I teraz z tego górnego toru sobie tutaj pojedziemy, który jedzie już z tamtych farm, tak? Z niego sobie pojedziemy, i będę potrzebować ten tor bardziej z tej strony, więc postawię sobie tutaj tą małą stację kolejową po tej stronie. No dokładnie, myślę, że tak będzie lepiej, tylko to jeszcze odwrócę w tą stronę jakoś. Okay. I teraz to mogę połączyć sobie z tą którym to będzie. Właśnie, żebym się teraz nie pomylił, to trzeba połączyć sobie z tym tutaj dolnym, ok, coś takiego, to wtedy jedzie na tą farmę ze świnkami i od tych świnek teraz ewentualnie jeszcze można podjechać do Ostrowa. Tylko żeby podjechać sobie do Ostrowa. To trzeba by po pierwsze te wszystkie wiadomości no, zamknąć, a następnie powiększyć sobie tą stację, tak żeby ona miała dwa tory. Można też budynek naprawczy tutaj postawić, niech to będzie. No i teraz stąd, z Ostrowa, połączymy się tutaj pięknie, to możemy sobie zbudować. No i teraz wyedytowałbym tylko tą linię, nie tą, to jest ta linia, chwilka, pokażcie mi, jak ona jedzie. Tak, ona jedzie. Kilka błąd i opole. Coś, coś tu jest źle. ją sobie w takim razie wyburzę i weźmy sobie ją. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I z Ostrowa wracając gdzieś jeszcze trzeba, czy nie? Czy wracamy na sam początek? Chyba wracamy na sam początek, tak mi się wydaje. Na razie niech tak będzie. Ok. Czyli to można zatwierdzić. No, możliwe, że to był błąd też przez to, że coś tutaj mi się z tymi torami pomyliło. Chociaż właśnie, chociaż właśnie, tutaj dalej. Brak odpowiedniego ładunku. Jak brak odpowiedniego ładunku? Nie wiem. Możliwe, że oni tego jakoś tak bardzo nie potrzebują, jak tych wszystkich innych rzeczy. No, najważniejsze, że te świnki dojadą teraz do Ostrowa, tak. Bo tego oni potrzebują. W ogóle tutaj mamy magazyn tych kiełbasek przepełniony. No ale tak, potrzebne są świnki, więc one powinny tutaj jakoś jeździć. Będzie sobie jeździł pociąg tędy do Ostrowa i im je tutaj przywiezie. A ten to jest bardziej taki, aha, pasażerski. Kiełbaski tylko wiezie. No dobra. Wycinka lasu. A po co ja mam wycinać las i jeszcze za to płacić? Bez, bez przesady, to mi raczej nie jest potrzebne. Okej, okay, super, czyli to jakoś w miarę teraz działa. Sygnały zatrzymania to mi tutaj nie jest potrzebne. Wieża zaopatrzeniowe chyba się znajdują, to znaczy tutaj właśnie. Tutaj jeszcze chyba będzie trzeba postawić jedną taką gdzieś. Powiedzmy, że w tym miejscu, a tak to to już raczej na tych torach te wieże zaopatrzeniowe są. Czy ten pociąg tu stoi? Aha, on stoi, dobra, bo on czeka na zwolnienie się przejazdu. Zwolniła z powodu brakujących zasobów. Nie no, chwila, bo oni właśnie oni stoją, bo, bo mam to włączone, tak? Yy, czy tu jest jakaś wieża? O, olej mineralny, ale to szybko, może powinienem zwolnić sobie troszeczkę. Zmniejsza wymagania konserwacyjne lokomotywy, na razie nie, spowolnię sobie troszeczkę ten czas. Teraz pytanie, czy tu jest jakaś ta wieża, chyba nie ma, więc jakąś sobie tutaj postawię. Powiedzmy, że na tym torze tutaj no, yy, tu gdzie mamy te dwa tory w ten sposób, i nie wiem, jeszcze jakąś stację naprawczą. Czy tutaj będzie? Że można dać taką stację naprawczą? Jak najbardziej budynek naprawczy. Ok. No niech tutaj jak na koniec dojadą, też się jakoś mogą naprawić. Super. Czy mamy tu jeszcze jakieś dalej miasto, które chciałbym połączyć? No, troszeczkę daleko. Tego na razie może nie będę, na to mnie nie stać. Tak daleko chyba do Wiednia, jeszcze nie będę jechał. To sobie zostawimy na kiedyś, a teraz można by jeszcze pomyśleć. Można by jeszcze pomyśleć nad tymi okolicami, chociaż tutaj też jest daleko, na przykład do tego Bromberga, tak? Tutaj jest kawałek i trzeba by robić jakieś rozgałęzienie, chociaż w sumie z poznania jakbyśmy sobie tutaj pojechali. Czego wy tutaj potrzebujecie? Tego co wszyscy, tak? Wszyscy z tych świn potrzebują, naprawdę nic ciekawszego nie macie. Więc można by pomyśleć właśnie nad jakąś trasą w tą stronę jeszcze. No dobra, postawię sobie tutaj jakąś taką stację w tym miejscu powiedzmy. Okay. No i teoretycznie można by od razu Gdańsk podłączyć, tylko pytanie, czy mnie będzie na to wszystko stać. Może mnie na to nie stać. Na razie tylko to. Gdańsk może tam kiedyś. To sobie od razu może powiększę, tak, 60 tysięcy, żeby mnie na tory jeszcze było stać. Następnie, czy w Poznaniu mamy wystarczającą ilość tego. No, teoretycznie mamy, tak, więc tutaj sobie wyjedziemy z poznania, jakoś tędy i pojedziemy prosto do tego, i taka trasa będzie nas kosztowała 106 tysięcy. No, niestety, to sobie będzie trzeba jeszcze na chwileczkę przyspieszyć i poczekać, aż te pieniądze się uzbierają. Mamy pieniądze, nawet troszeczkę więcej, więc teraz mogę sobie to zatwierdzić, super, i tą super długą linię. Która jedzie tutaj przez, przez całą tą naszą trasę. Yy, ok, czyli ta, to Poznań Leszno. Yy, tutaj przed Poznaniem będzie trzeba dodać to. To do góry nie idzie. Yy, ok, i jeszcze po Lesznie będzie trzeba dodać Poznań. Tak, i teraz to jedzie sobie wszędzie. Czy dałoby się na tą trasę dodać więcej pociągów? Yy, ok, to sobie możemy zatwierdzić. Zarządzaj pociągiem, kup lokomotywy. Czy dałoby się mieć dwie lokomotywy na jednej linii? To są kolejne linie, tak? Bo gdybym teraz na przykład kupił sobie co my mamy? Mamy tego świetlika, tak? Czy nie, czy mamy Odina? Odina mamy, więc czy ja mógłbym kupić drugiego Odina? Nie, to jest wymień lokomotywy. A co jak ja chcę mieć dwie lokomotywy na jednej linii? Aha, nowy pociąg może? Dodaj lokomotywę, właśnie. I teraz jakbym sobie kupił Odina, na którą on. On szedł na jakąś nową linię. Ja nie chcę na nową linię. Dobra, to było bez sensu. To było bez sensu jakieś. Nowe linie są i tutaj mamy te pociągi. Yy, to mi się nie podoba. Można sprzedać Odina? Usuń pociąg. Ok, dostaniemy zwrot. Yy, super, tylko czy, czy naprawdę w tej grze nie można mieć więcej? Więcej pociągów na jednej linii, no bo jak mam dosyć długą linię, to słabo, żeby tu tylko jeden pociąg jeździł. Chwilkę, jak to. Gdzie to jest? To jest to? Tak, to jest to. I co my tutaj jeszcze mamy? Jakieś tutaj raczej sortowanie. Jakiejś sortowej, no dobra, możliwe, że się nie da więcej. Jeśli wiecie więcej o tej grze, to piszcie. Nie wiem, czy to nie byłby lepszy pomysł, żeby w tą grę na przykład grać na live. Zawsze to moglibyśmy wtedy jakoś razem kombinować. No dobra, na razie niech to sobie tak jeździ, wy tutaj potrzebujecie tych świnek. Czy gdzieś z okolicy... Tak, tutaj jest dużo rzeczy w tym miejscu. Teoretycznie, można by właśnie gdzieś to stąd zbierać. I nawet dawać tylko do tego Bromberga. Gdzieś tam dalej już nie, no bo tamci mają już te swoje jakieś różne rzeczy. Więc teraz jeszcze chyba, żeby, żeby tutaj im się lepiej żyło, to sobie to jakoś podłączę. Tylko może już na przyszłość bym sobie, sobie powiększył tą stację, tak? Koszt rozbudowy 100 tysięcy. ok, trudno, niech będzie. Bo jak będę chciał kiedyś to pozamieniać, żeby tutaj na przykład te tory szły. No, że jest jeden tor w tą stronę, drugi w tą, żeby nie trzeba tych bocznic właśnie budować. To mi się to akurat przyda, tak, i wtedy te tory by szły sobie tu pewnie jakoś do Gdańska. No właśnie, nie wiem, czy to by wtedy tym górnym nie szło. Czy ja mógłbym to sobie teraz na szybko na przykład przepiąć, ile ja tego wyburzę? Czemu ta gra tak działa? Czemu to całe trzeba od razu wyburzać? To mi się nie podoba. E, dobra, na razie, na razie się podłączymy po prostu stąd. Zgarniemy sobie te świnki. Mała stacja kolejowa, tylko że znowu mnie na to nie stać, więc chwileczkę będzie trzeba znowu poczekać. Okej, okay. i teraz będzie można wybudować tą stację gdzieś tutaj. Raczej dwóch naraz tutaj i tak nie złapię. To jest chyba właśnie tak zrobione, żeby do każdego tego gospodarstwa była osobna stacja. No niestety tak to jest. I teraz, gdzie ja to mógłbym zrobić? Gdzieś tutaj, chyba na środku bardziej. Chyba tak. Okej, okay. jakoś tak powiedzmy wcześniej. W tym miejscu pięknie, i teraz to połączę sobie z tym gdzieś tak do, do tego toru, tak. I znowu za mało pieniędzy. Chyba będę musiał sobie poza odcinkiem po prostu też zostawić na chwileczkę tą grę, żebym tak co chwilę tutaj cięć się nie musiał robić. Ile to kosztuje? 51 tysięcy. Ok. No, i mamy pieniądze, więc teraz tą linię mogę sobie zatwierdzić dokładnie, i tu by trzeba zrobić nową linię. Tak, tu by trzeba zrobić nową linię, przygotuj linię kolejową. Jedziemy sobie stąd, tutaj i z powrotem. Nic skomplikowanego, i do tego trzeba by dodać jakiś pociąg chyba któryś z tych, bo one nie są jakoś takie super drogie, no a szybko jeżdżą, więc wezmę sobie może coś takiego. No i mam nadzieję, że to jakoś tutaj będzie fajnie jeździło. Wycinka lasu w pobliżu toru, nie dziękuję. I co, ty coś tutaj wjeżdżasz? Tak, wjeżdżasz mnóstwo świni w to miejsce i zaraz pewnie im się magazyn przepełni, tak? Bo potrzebujemy tylko 2,4, a zaraz jak ten pociąg tutaj podjedzie, to będziemy mieli tego mnóstwo, no ale dobra, oto chyba o to chyba im chodzi. Już tutaj powinien się rozładować. Super. I 16 tysięcy zarobiliśmy. Pięknie. Yy, także bardzo dobrze. Warto podłączać te kolejne miasta po prostu. No, mamy już 11. Pięknie. No i teraz ten pociąg, jak sobie już tutaj wrócił, znowu ładuje do pełna tych świń, tak? I pytanie, czy teraz znowu, czy znowu aż tyle zarobię? Czy oni za każdym razem tyle płacą? Aż, aż się temu przyjrzę, bo chcę, chcę zobaczyć, czy, czy oni teraz wszystko wezmą. Pociąg sobie tutaj już wjeżdża, tak? Zaraz rozładują te świnki pięknie i dostaniemy też 16 tysięcy. Pytanie, właśnie, to będzie działać, to będzie działać, póki im się magazyn nie przepełni, tak? To chyba tylko dotąd będzie działać, więc yy, też raczej w nieskończoność to tak nie będzie. Okej, okay, okej, okay, bo, bo my sobie tam budujemy, a tutaj widzę, że jakiś konkurent nam wjechał ze swoimi torami, jakimiś takimi pokrzywionymi. W ogóle zobaczcie, jakie oni budują. Oni właśnie budują takie fajne, yy, no, że jeden jest w jedną stronę, drugi w drugą. Yy, no i widzę, że nam konkurencję zrobił tutaj we Wrocławiu. Zbudował swoją stację. Co? Dwie stacje, to nie mogą jeździć po jednej. Okej, okay, pojechał sobie tędy, tu bierze nam z tej farmy. No, właśnie, no właśnie, może my im też powinniśmy gdzieś tam wjechać, chociaż troszkę jak dla mnie bez sensu, że, że osobne tory do tego muszą jeździć. No dobra, oni niech sobie tutaj na razie też podjeżdżają, a ja w tym czasie może jeszcze sobie troszeczkę tutaj unowocześnię tych rzeczy, tak? Bo na tej linii chyba cały czas jeździ rakieta, tak, to jest rakieta. Więc trzeba by kupić coś nowocześniejszego, właśnie chyba powiedzmy, że to. Okej, okay, wymienimy sobie. No, i troszkę może to lepiej będzie działać, bo, bo ci nasi konkurenci serio się rozwijają, a ja to tutaj tak naprawdę stoję w miejscu, że żadnych unowocześnień nie ma. Czy gdzieś tu jeszcze mi coś jeździ takiego starego, czy to też jest rakieta? Czy mi się dobrze wydaje? Chyba tak, tak. To cały czas tutaj mamy rakietę, więc wezmę sobie tutaj też po, ten, ten pociąg, właśnie. Rakietę na odin sobie zamienimy. No, i niech, niech ta nasza sieć działa troszeczkę szybciej. Wydaje mi się, że tyle wystarczy na dzisiejszy odcinek. Piszcie, czy chcecie kolejne odcinki z tej gry, czy na przykład przejdziemy sobie na live z tej gry po wakacjach, żebyście mi tutaj pomagali i dawali swoje pomysły w trakcie ja buduję. No zobaczymy, zobaczymy, jak z tym będzie. Także piszcie komentarze, zostawcie łapkę w górę, jeśli wytrwaliście do końca, i bardzo dziękuję Wam za oglądanie i słyszymy się następnym razem. Cześć, cześć!